Cześć, witajcie. Dobry miesiąc temu znalazłam w lesie pod Wrocławiem borowika ciemnobrązowego. Jest to ten borowik tutaj. Ale jakoś do tej pory nie udało mi się wrzucić filmiku na jego temat. Być może miałam nadzieję, że znajdę jeszcze gdzieś, łażąc po lesie, więcej takich borowików ciemnobrązowych. Natomiast do tej pory był to mój jedyny znaleziony borowik ciemnobrązowy, więc teraz nagram tutaj taki dodatkowy wstęp, a materiały wrzucę z tego poprzedniego nagrania sprzed kilku tygodni. Ale przy okazji możemy sobie tutaj popatrzeć w atlasie na inne borowiki, dosyć podobne do borowika ciemnobrązowego i równocześnie też na różnice między tymi gatunkami grzybów. Patrzcie, tutaj mamy borowika ciemnobrązowego i on ma taki ciemny, jakby filcowaty kapelusz. Dosyć ciemny też trzon z zewnątrz, w środku z kolei po przekrojeniu jest taki jaśniutki i rurki i pory też są jasne. Jest dosyć podobny do borowika usiatkowanego, natomiast usiatkowany jest jednak raczej jaśniejszy. Tutaj mamy borowika sosnowego, ale ten rośnie raczej w innym środowisku i też ten kolor kapelusza ma taki czerwonawy. O borowiku sosnowym nagrywałam inny filmik. A tutaj mamy naszego dobrze znanego, na pewno wszystkim grzybiarzom, borowika szlachetnego, czyli prawdziwka. Ale on z kolei ma skórkę kapelusza o zupełnie innej fakturze, bo taką jakby tłustawą trochę. A ten borowik ciemnobrązowy ma taką filcowatą. No, mi się on kojarzy jakoś tak z takim delikatnym jakby papierem ściernym. No to życzę Wam w takim razie miłego seansu. Wklejam zaraz resztę materiałów i niedługo, a właściwie jak to oglądacie, to filmik już jest na kanale. Pozdrawiam serdecznie. Cześć, cześć. Cześć kochani, witajcie. 19 lipca 2021. Dzisiaj tylko szybka akcja nagraniowa, bo jest po prostu milion komarów na 10 cm kwadratowych. Dramat. Jestem pod wrocławskim lesie mokrzańskim. Przyjechałam obczaić sobie tutaj piestraki jadalne, które namierzyłam kilka dni temu. Idę i słuchajcie, nie wierzę, ale spotykam borowika ciemnobrązowego. Wspaniała sprawa, nie wiem, jest to prawdopodobnie pierwszy mój raz, może drugi raz, kiedy widzę borowika ciemnobrązowego, rzadki gatunek borowików i proszę bardzo, rośnie sobie tutaj pod Wrocławiem w lesie mokrzańskim. Już Wam pokazuję. Tak przepięknie wygląda borowik ciemnobrązowy. Rośnie pod dębami i pod leszczynami, w tym samym miejscu co te piestraki jadalne. No przepiękny grzyb, bardzo majestatyczny. Obejrzyjmy z drugiej strony. Z drugiej strony jest trochę nadgryziony, ale z drugiej strony będziemy mogli mu zajrzeć troszeczkę pod kapelusz. Słyszycie, jak tu komarzycha latają? No po prostu dramat jakiś, miliony. No ale muszę się poświęcić, bo radość ze znaleziska jest ogromna. Chcę mieć to uwiecznione na nagraniach, żebyście sobie też pooglądali. Borowik ciemnobrązowy, rzadki gatunek borowika. Kapelusz, jak widzicie, taki ciemnobrązowy. Stąd też jego nazwa, borowik ciemnobrązowy, zamszowy, trzon brązowawy, beczułkowaty, ładny kształt ma ten grzyb. Od spodu widzicie, że pory ma takie jaśniusieńkie, bieluteńkie po prostu, bielsze nawet niż u borowika szlachetnego. Trzon u góry jest troszeczkę jaśniejszy. Im bardziej ku dołowi, tym ciemniej brązowy. Piękny grzybek. Grzyb ciepłolubny, stąd u nas niezbyt często spotykany, a raczej nawet rzadko. Natomiast z tego, co się orientuję, można go często spotkać we Włoszech, gdzie jest chętnie zbierany i dość często występuje.
Wiem, że znaleziono go też kiedyś w lesie, znaczy w parku leśnickim, też tutaj we Wrocławiu niedaleko. No i jak widać, w Lesie Mokrzańskim też jest. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na piecznik.pl. Jeszcze sobie szybko zobaczmy przekrój. Po przekrojeniu nie przebarwia się. Miąższ jasny. Rurki jasne. Pory już oglądaliśmy, bielusieńkie. Ten jest cały zaczerwiony, zaatakowany przez robaczki. Ciemno, borowik ciemnobrązowy. Pozdrawiam, heja.